10 najdziwniejszych pojazdów rajdowych. Akurat tutaj skupił się na rajdzie Dakar, gdyż w Dakarze brało udział naprawdę kilka perełek. Frytkowóz, zaznaczam, ja mówię, że ekipa jest francuska, ale znalazłem również artykuły, w których jest mowa, że ekipa jest belgijska. No ale ustalmy na potrzeby naszego materiału, że jest to ekipa francuska. Francuski zespół Shit Fritech. Otóż była to amatorska ekipa z minimalnym zapleczem, która jechała Land Cruiserem. Znajdowało się w niej dwóch Francuzów, Herve Diers i Alain Brousset. Diech za kierownicą Land Cruisera startował już drugi raz, z tym, że właśnie za drugim razem zamontował do swojego pojazdu maszynę do smażenia frytek. Gdy pojawił się ze swoją frytkarnią po raz pierwszy w 2009 roku, wszyscy go bardzo polubili. Ukończył rajd na 58. miejscu, na mecie każdego odcinka smażył dla wszystkich frytki, a jego jazda przynosiła 1 euro za każdy przejechany kilometr na cele charytatywne. Gość pojechał frytkownicą w rajdzie, w którym giną ludzie. Można? Można. Przynajmniej z głodu by nie umarł. Citroën 2CV. Samochód osobowy, produkowany w latach 1949-1990. Było to auto klasy popularnej, maksymalnie uproszczone, by obniżyć jego cenę, tanie w produkcji i utrzymaniu. Kierowcy i pasażerowie nie mogli liczyć na niemal żadne wyposażenie umierające podróż. Mimo tego 2CV stał się jednym z najbardziej kultowych aut na świecie, może dlatego, że był tani i ładny. I wystartował w rajdzie Dakar. Otóż miało to miejsce w 2007 roku. Mało tego, ich samochód pochodził z 1963 roku. Oczywiście przebudowali podwozie, podwyższyli zawieszenie i wzmocnili silnik do, uwaga, 100 koni mechanicznych. Niestety zespół Bibip 2 wycofał się na czwartym etapie przez awarię tylnego zawieszenia. I tak dużo przejechali. Ja takim samochodem bałbym się nad morze jechać, a co dopiero przez pustynię. Porsche 959. Samochód klasy kompaktowej, produkowany w latach 1986-1989. Co w nim takiego jest wyjątkowego? No, popatrzcie na niego. Czy to jest według Was samochód, który powinien startować w rajdzie pustynnym? No i okej, samochód wygrał 30 tysięcy wyścigów, ale na torach. W 1984 roku w rajdzie Paryż-Dakar wystartował właśnie Porsche 959. I wiecie co? Wygrał. Wynik ten zaskoczył nawet inżynierów Porsche. Normalnie nikt nie wierzył, że samochód da radę przejechać Saharę, a jednak dał. Niestety przez awarię auto nie dojechało do mety. W następnej edycji Niemcy oczywiście wrócili w pamiętnym morderczym roku 1986. I to jest wyjątkowe, był to jeden z najcięższych rajdów w historii. Paryż-Dakar 86, zapamiętajcie. Wtedy to z 488 załóg rajd ukończyło tylko 67. A wśród nich na dwóch pierwszych miejscach było Porsche 959. Hulez de Proto. Otóż samochód ten to tak naprawdę prototyp. De Montcorq wyprodukował sześciokołowego potwora, napędzanego 3,5-litrowym silnikiem V8 z Chevroleta i przeniesionym napędem z Porsche 935. Z kolei nazwa wehikułu pochodziła od perfum Diora, głównego sponsora pustynnej eskapady. Niestety samochód musiał się wycofać z rajdu przez awarię zawieszenia, ale zobaczcie, gość sobie zbudował samochód i nim pojechał w Dakarze. No kurde, wszystko jest możliwe. Rolls-Royce Carnage. Zaznaczam, tym samochodem również jechał de Montcorq i również sam go złożył. Otóż Rolls-Royce to luksusowy samochód, w żaden sposób nie przystosowany do ciężkich warunków. No ale de Montcorq postanowił sobie go przerobić i dodać kilka małych ulepszeń. Na przykład usunął z niego minibarek, co myślę, że później żałował. Zamówił lekką karoserię i przeszczepił z Toyoty napęd na 4 koła. Niestety został zdyskwalifikowany za dokonanie niedozwolonych napraw. Fiat Campagnola. Jeśli ten samochód nie wydaje Wam się jakoś znajomy, to Wam podpowiem, co to jest.
Otóż jest to Papa Mobile. To jest ten samochód, którym jeździ papież i pozdrawia ludzi z tłumu. Oczywiście pojawienie się tego samochodu na Rajdzie Dakar w 1979 roku było dość zaskakujące. Wiecie co? Wystartowało 7 kierowców, a jeden z nich wygrał nawet jeden z etapów, a w całej imprezie zajął 7 miejsce w imprezie. Papa Mobile pokonało samochody przystosowane do rajdów. Nieźle. Renault 4, czyli Renault 4, no, spolszczę nazwę. Jest to 5-drzwiowy hatchback bądź 2-drzwiowy furgon, zależy w jakiej wersji. Samochód wyposażono w 3- oraz 4-biegową manualną skrzynię biegów. Było to pierwsze przednionapędowe auto marki Renault. 3 biegi, przedni napęd, no powiedzcie sami, zapowiada się nieźle. Samochód ten wziął udział w pierwszym w historii Dakarze i uwaga, zajął 5. miejsce w kwalifikacji generalnej i trzeba zaznaczyć, że wtedy nie było podziału na samochody, motocykle i ciężarówki, była jedna tabela i oni zajęli 5. miejsce. Renault. Tytan. No i to jest jedna z najciekawszych spraw w historii rajdu. Auto było spełnieniem marzeń szefa Audi, Italia, Emilio Radaliego i kierowcy Michaela Kinotto. Pojazd napędzał 3-litrowy silnik turbo zainstalowany w zawieszeniu i karoserii zbudowanej w warsztacie Piermont Empa Power. Generował 300 koni mechanicznych. Pojazd ukończył tylko jeden etap rajdu Dakar w 2015 roku i wycofał się z rywalizacji przez kłopoty z elektroniką. Został nawet naprawiony, ale zepsuł się ponownie po kolejnych 20 km. Ale jest to jeden z tych samochodów, które zostały zbudowane specjalnie na rajd Dakar i okazały się zupełnie beznadziejne. Pitbike. No, normalny motor, nie? No, ale spójrzcie, gdy ktoś na niego wsiądzie. Nieźle, prawda? To trochę jakby wziąć udział w szarży na niemieckie czołgi maluchem. Skuterowcy zainspirowali się Ivo Castaną. W 2009 roku Czech rzucił się w pustynię na małym pitbike'u. Złożony z części od Honda XL200, sprzęt miał mały silnik, 146 dokładnie, maleńkie 14-calowe koła i ważył zaledwie 180 kg. Razem z kierowcą oczywiście. Castan nie dotarł do mety, ale ukończył kilka etapów. Jakby mu się zepsuł motor, zawsze mógł go wziąć na plecy i przynieść na metę, nie? Zawsze jakieś rozwiązanie. Mniejsza z tym. Vespa P200e. Vespa. To jest skuter i to nie jakiś tam skuter, wiecie, wielki, przystosowany do wyścigów czy rajdów. Taki skuterek miejski, którym Włosi popylają po uliczkach Rzymu. W 1980 roku, podczas drugiej edycji rajdu, 4 śmiałków ruszyło na Saharę właśnie skuterami. No wiecie albo nie, ale 2 z nich dotarło do mety. Zrobili to co prawda po czasie, ale czy w ich przypadku mogło to mieć jakiekolwiek znaczenie? Przejechali Saharę na skuterach. Naprawdę, czekam, aż ktoś się rzuci na Saharę na rowerze. A pewnie gdyby silnik pojazdu nie musiał być spalinowy, to daliby radę. Ogólnie przejazd tych pojazdów wyglądał nieco inaczej. Otóż wszystkie skutery startowały do etapu ze samego tyłu. Po prostu, żeby przypadkiem nie opóźniać tych z przodu. Dodatkowo cały czas towarzyszyły im samochody serwisowe Land Rover. Zawodnicy spędzają na skuterach całe dnie, wracali na biwak w nocy, no, to oczywiście dzięki asyście Land Roverów. W wielu przypadkach dyrektor rajdu zmuszony był do tego, aby przymknąć oko na sposób, w jaki Vespy docierały na metę. Natomiast w ich przypadku chodziło przecież wyłącznie o to, żeby przejechać tę pustynię. Po 10 tysiącach kilometrów, bo tyle trwał rajd Dakar w 1980 roku, 4 tysiącach kilometrów odcinków specjalnych i 23 dniach rywalizacji do mety w Senegalu, dojechało 31 motocykli, a wśród nich 2 Vespy. Zapisali się na kartach historii na zawsze. Taka próba nie została już nigdy później powtórzona. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądacie Dakar i czy macie jakieś wspomnienia z Dakarem, może jakieś pojazdy, które wyjątkowo Was zafascynowały, a może bawi Was to, że Polacy jeżdżą w nich samochodami mini, bo nimi jeżdżą, ale są specjalnie przystosowane, także nie jest aż tak śmiesznie, jakby mogło się wydawać. Czekam na Wasze opinie i dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się.
Cześć.